Nie tylko nowinki techniczne mają zachęcać do nauki w konkretnej szkole ponadgimnazjalnej. By przyciągnąć uczniów, powstają też nowe kierunki kształcenia wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Tak jest na przykład w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, znanym głównie z kształcenia w zawodach gastronomicznych, gdzie od września młodzież będzie się uczyć m.in. zdobienia tkanin, projektowania i szycia. Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie co roku opuszcza ponad 300 absolwentów, którzy są wykwalifikowanymi pracownikami gastronomii i hotelarstwa. Wielu uczniów jeszcze w trakcie szkoły w wolne dni dorywczo pracuje. Pracuję od jakiegoś czasu w różnych hotelach na umowę zlecenia. Jest to bardzo przyjemne, bo można sobie dorobić, a przy okazji usprawnić swoje umiejętności, które później się przydają na lekcjach. Szkoła reaguje na potrzeby rynku pracy, stąd pomysł, by rozszerzyć ofertę edukacyjną o nowe kierunki. Od września 17 uczniów będzie mogło wybrać zawód technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i 34 technika przemysłu mody. Ten drugi kierunek zastąpi dotychczasowy, związany z technologią odzieży, niechętnie wybierany przez młodzież. Kojarzy się bardziej z krawiectwem, z takimi rzeczami ręcznymi. Technik przemysłu mody zachęca młodzież takim słowem bardziej nowoczesnym, moda. Teraz wszystko, co młodzież głównie robi, skupia się na modzie, na jednym schemacie. Dojdzie nam przedmiot zawodowy, na którym będziemy mogli na przykład planować wybiegi, pokazy mody. Młodzi ludzie już chętnie projektują i organizują szkolne pokazy mody. Zawody gastronomiczne to jest 95-letnia tradycja tej szkoły, a część tej tradycji to są zawody odzieżowe. Wracamy do tej tradycji i mamy nadzieję przygotować naszą młodzież dzięki temu budynkowi do naprawdę nowoczesnych wymagań rynku pracy. Odremontowany, nowoczesny budynek i profesjonalnie wyposażone pracownie to z pewnością atut szkoły. Zainwestowano w nią w ramach unijnych projektów 11 milionów złotych. Jednak to, czy dobra baza edukacyjna i nowe kierunki przyciągną do tej szkoły niezdecydowanych, okaże się już we wrześniu. Na razie trwają nabory i ciągle są wolne miejsca.